Siódme niebo, obiady, kebaby i ryby. A tu mamy bar korsarza. No jak wiadomo, korsarz jest teraz na ciepłych wodach i tutaj nie pływa i go nie ma. I tutaj, proszę Państwa, bar u korsarza. No, zamknięty. A tu czerwony korsarz ma święta właśnie. Mamy dzisiaj pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. No właśnie, i wybrałem się na spacer nad morze. Nad morze, no właśnie byłem w kościele i teraz idziemy nad morze. A nad morzem to widać, już fala jest. Tutaj pozamykane wszystkie te turystyczne, że tak powiem, sokomaty, inne automaty, WTE też nieczynne. Nawet teraz trzeba pod chmurką się załatwiać. Piesek właśnie to robi, załatwia się tutaj na tym, na krawężniku. I mamy stegna, kąpielisko morskie, proszę Państwa. Kąpielisko morskie, tutaj jedna łódź jeszcze nie wypłynęła w morze, jak widać, ale może kiedyś. Kąpielisko morskie stegna, tak wygląda. No jak widać, dzisiaj spacerują tutaj turyści, którzy przyjechali na święta. O, proszę. Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańska. Co wy Państwo tu robią? Patrzymy na znaczy. A z daleka przyjechaliście? Ja z Wrocławia. Wrocławia aż. O, to ładnie. I co, podoba się nad morzem? Bardzo się podoba. Warto przyjechać. Tak, tak. Nawet zimą. Oczywiście. No, kto mówił? Nie wiem, kto mówił. No, jak Pani ma na imię? Ja mam Elżbieta na imię. Elżbieta, no dziękuję bardzo. Dziękuję. Naprawdę telewizja? Nie żartuję, Pomorska Telewizja Narodowa, proszę sobie w internet pisać. No, jak widać, stegna. Czy? No jest wyciągnięta łódka, nie pływa, bo no po prostu teraz czasami to duże fale przychodzą do końca do brzegu. No widać, ludzie spacerują. No, warto teraz nad morzem być, bo nie jest wcale tak zimno. Temperatura gdzieś 6-7 stopni. Wiatru nie ma, można powiedzieć, że no jest trochę fali, ale można spokojnie spacerować, nie jest zimno. Nawet, proszę Państwa, widać to, że ludzie spokojnie sobie spacerują i nie marzną. Pozdrawiam z plaży na Stegnie. Czerwony korsarz, kontradmirał morski Drużyn Strzeleckich. No i wszystkim najlepszego życzenia świąteczne oczywiście składam. Wrócił to na plaży, no może już jutro wrócimy. Albo do Chynicy Morskiej popłynie. Dobra, dziękuję.